Przejdźmy teraz do kolejnej warstwy dopasowania, a mianowicie do barwy nasycenie. Klikamy w tym miejscu, stąd wybieramy barwa nasycenie i tutaj również znane suwaczki barwa, nasycenie i jasność. Spróbujmy dostroić nasycenie tego zdjęcia. Jak widać dodaję tę warstwę ponad wszystkimi warstwami, które już wcześniej były dodane. Jest to jak najbardziej normalne, jest to zalecana metoda, żeby mając zdjęcie poprzez wykorzystanie kilku warstw dopasowania, zmienić jego wygląd. Także na początku zwiększyliśmy kontrast za pomocą poziomów, a teraz poprawiamy kolory za pomocą warstwy barwa nasycenie. Ja może delikatnie nasycę wszystkie barwy na tym zdjęciu, przesuwając suwak nasycenia troszeczkę w prawo, a następnie przełącza się do, do jakichś innych barw, np. do niebieskich czy też niebiesko-zielonych i jeszcze indywidualnie popracuję nad tymi barwami. Spójrzmy, jeżeli teraz zwiększę nasycenie niebieskich, to zwiększa mi się nasycenie między innymi cieni, a także troszeczkę obszaru morza. Jeżeli chcemy zmodyfikować zakres barw, na które wpływamy, to możemy posłużyć się tutaj tymi kroplomierzami. Jak kliknę teraz na kroplomierz z minusem i przeciągnę tutaj po tych obszarach, tak żeby usunąć niebieskości pojawiające się w cieniach. Spójrzmy, jeżeli teraz zwiększę nasycenie. To tutaj tych elementów będzie znacznie mniej. Dodam natomiast wszystkie te odcienie, które znajdują się w obszarze nieba i morza. Niestety one się nakładają na siebie, czyli zarówno cienie, jak i te obszary są tym samym kolorem niebieskim, więc zbyt dużo tutaj nie uzyskamy. Musimy delikatnie zwiększyć, zachowując jakiś kompromis. Przejdźmy jeszcze do kolorów zielonych. I zwiększymy nasycenie kolorów zielonych. Spójrzmy, zielenie to są te obszary. Ja na próbę zwiększam bardzo mocno nasycenie. Także nie jest to do końca to, o co nam chodzi. Ja wolałbym zmienić nasycenie drzew. W tym celu więc przełącza się na barwy żółte. Ponieważ w zieleni jest bardzo dużo koloru żółtego. I zobaczymy, że teraz to powinno zadziałać. Spójrzmy, zwiększenie żółci zwiększa nam. Bardzo ładnie nasycenie tych drzewek na pierwszym planie. Zamykamy i spójrzmy, jak wyglądało to zdjęcie przed dodaniem tej warstwy barwa nasycenie, a jak po dodaniu. Ja teraz zaprezentuję jeszcze jeden trik, który pozwala podejrzeć nam zdjęcie bez tych dwóch warstw naraz. Żeby to zrobić, przytrzymujemy lewy klawisz Alt i klikamy na oczko obok warstwy tła. W ten sposób wygaszamy wszystkie inne warstwy. Spójrzmy, te oczka są przekreślone widzimy jedynie zdjęcie w jego pierwotnej postaci i ponownie trzymając lewy klawisz Alt i klikając na oczko przywracamy widoczność wszystkich warstw, czyli przed i po. Powiedzmy sobie teraz o jeszcze jednej zalecie dodawania takich korekt za pomocą warstw. Otóż w każdej chwili możemy zmienić krycie takiej warstwy. Jeżeli stwierdzimy, że np. Na nasycenie jest zbyt silne, to w każdej chwili możemy kliknąć tutaj na słowie krycie i zmniejszyć krycie tej warstwy np. do 50%. W ten sposób efekt będzie znacznie słabszy.